Społeczeństwo pokazuje, że nie zgadza się na inwazję islamską, która ma miejsce w krajach Zachodu, a która zaraz może mieć miejsce w Polsce. Manifestujemy dzisiaj nasz sprzeciw wobec przyjmowania islamskich imigrantów do Europy. Sprzeciw wobec polityki odeszłego polskiego rządu, ale wiele przesłanek wskazuje na to, że również obecnego polskiego rządu. My oczywiście sprzeciwiamy się terrorystycznej działalności Państwa Islamskiego, natomiast mamy też ogromny szacunek do takich państw, na przykład jak Iran, czy do Syryjskiej Armii Arabskiej, czy do innych formacji militarnych, których członkowie są muzułmanami, a jednocześnie, którzy walczą przeciwko Państwu Islamskiemu i którzy chrześcijan bronią. Więc z całą pewnością to nie jest żaden marsz ksenofobów, islamofobów, czy kogoś takiego. My sprzeciwiamy się temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Chcemy zamanifestować naszą solidarność z chrześcijanami, Kurdami i innymi grupami, które są mordowane. Widać dokładnie, że Unia Europejska nie kontroluje tego, co się dzieje. Tak, mamy przykład z gościem, który jest, przepraszam, stanę terrorystą, który się wysadził na nazwisko chyba tam Ahmed Abdullah, coś takiego. Na to nazwisko zostało wydane 10 różnych paszportów. To dowodzi tego, że nie ma żadnej kontroli nad tymi ludźmi. Nie wiadomo, kto się dostaje do Unii Europejskiej, jaką ma przyszłość, co może w tej Unii zrobić, co może w Polsce zrobić i do jakiej tragedii doprowadzić. Europa umiera na naszych oczach. Europa umiera na własne życzenie. W piątek światem wstrząsnęła tragiczna wiadomość o zamachach w Paryżu. Mieście, które niegdyś było sercem Europy. Zginęła ponad setka osób. Zostali oni zamordowani. Wielu mówi, że to właśnie islam niszczy Europę, że rzucił nas na kolana i oczekuje tylko stosownego momentu, by odciąć nam głowę. Nie jest to prawda. Kilkumilionowa armia islamska, która jest obecna na naszym kontynencie, to jedynie skutek, a nie przyczyna obecnego stanu rzeczy. Europa umiera, ponieważ sama podcięła sobie żyły. Uginanie się przed islamem to tylko ostatnie podrygi ciała szarpanego w konwulsjach. Europejscy politycy, ci, którzy z taką dumą uczą nas tolerancji, mają krew na rękach. Krew ofiar wszystkich zamachów. Nie tylko tych piątkowych z Paryża. Odcięto nas od naszych chrześcijańskich korzeni. Opluwano dziedzictwo cywilizacji łacińskiej. Zalano nas antywartościami, wśród których króluje materializm. Europa przestała składać się z duszy i ciała. Sprzedała swoją duszę. Liczy się dla niej tylko pieniądz. I to właśnie pieniądz ją zgubił. Czy to nie Francja przyczyniła się do zamordowania Kaddafiego i praktycznej likwidacji państwa w Libii? Czy to nie państwa NATO wspierały organizacje terrorystyczne, dzięki którym poszerzały swoje wpływy i zyski z wydobycia ropy? Czy to nie Francja i wszystkie kraje NATO dążą do zniszczenia Syrii, Baszara al-Asada, ostatniego bastionu cywilizacji w regionie? Czy to nie Francja i kraje NATO za nic mają krew chrześcijan w Syrii, w Iraku, w Libii, w krajach Afryki?
wspierali tak zwanych rebeliantów, czyli islamskich terrorystów, tylko po to, by dalej powiększać swoje wpływy. Odebrano nam podstawowe prawo człowieka, które jest prawem do obrony, prawem do posiadania broni. Ile osób zginęłoby w Paryżu, gdyby Francuzi byli wolnymi, uzbrojonymi ludźmi? Ile kul zdołałby wystrzelić terrorysta, zanim nie dosięgnęła tego kula wolnego obywatela Francji? Elity chcą jednak czegoś innego. Zaprzeczają logice. Żądają jeszcze większej reglamentacji broni. Podczas gdy żaden terrorysta nie kupuje uzbrojenia drogą legalną. Chcą odebrać nam resztki wolności. Dziś to my możemy poprowadzić nową rekonkwistę i podnieść Europę z kolan. Czołem wielkiej Polsce! Czołem! Czołem Europie wolnych narodów! Czołem! Łączą między płacze Francja, tak się kończy to reakcja. Syryjczycy bronią w kraju, DZP uciekają. Rozumiejąca pojęcie wolności jednostki w imię lewackiego liberalizmu sama postanowiła pozbyć się swoich chrześcijańskich korzeni, tradycji i kultury. Na ironię zakrawa fakt, że to właśnie w Paryżu w maju 1968 roku rozpoczęła się tak zwana rewolucja roku 68, której celem było obalenie tradycyjnych wartości w życiu społecznym. To właśnie Francuzi byli autorami rewolucji francuskiej, która na sztandarach miała wypisane m.in. walkę z kościołem, tradycją. To właśnie Francuzi gorąco sprzeciwiali się umieszczeniu w preambule europejskiej konstytucji nawiązania do chrześcijańskich korzeni Europy. To Francuzi na własne życzenie zgotowali sobie koszmar, który jest ich udziałem. Ale ten koszmar to nie tylko setka zabitych, setki rannych. To przede wszystkim chore, niespójne etnicznie rozbite społeczeństwo, pozbawione spójności, którym przez wieki była święta wiara katolicka. Dla każdego jasno myślącego człowieka oczywistym jest, że paryska tragedia nie miałaby miejsca, gdyby nie zabójcza polityka imigracyjna Francji i innych pozostałych państw Zachodu. Ale rozmiar tragedii można było zmniejszyć, gdyby ludzie zaatakowani na francuskich ulicach posiadali broń i prawo do obrony.
ile byłoby mniej ofiar, gdyby wśród tych kilkuset rannych i zabitych choć jedna osoba posiadała broń i była w stanie użyć jej w obronie swojej i innych. Dla nas jest jasne, w kontekście napływu islamskich terrorystów, społeczeństwo bezpieczne to społeczeństwo uzbrojone. Polacy, Europejczycy powinni mieć broń i prawo jej użycia dla obrony siebie, swoich bliskich. A co w tej sytuacji robią eurokomuniści z Komisji Europejskiej? Przygotowali i zaproponowali nam dzisiaj, w dniu dzisiejszym, dyrektywę, która ma za zadanie ograniczenie posiadania legalnej broni palnej przez Europejczyków. W imieniu wszystkich tutaj zgromadzonych napisać list do nowej pani premier Beaty Szydło, który tutaj teraz odczytam. Domagamy się anulowania decyzji poprzedniego rządu o przyjęciu imigrantów. Haniebna polityka zachodnich mocarstw na czele ze Stanami Zjednoczonymi skutecznie zdestabilizowała region Bliskiego Wschodu, co bardziej przyczyniło się do masowej imigracji ludzi tam mieszkających do Europy. Jak pokazują doświadczenia z tychże zachodnich państw, napływająca ludność ta nie asymiluje się w żaden sposób, nie przestrzega praw i obyczajów kultury europejskiej, ale nade wszystko stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy poprzez islamski fundamentalizm. Polacy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za destabilizację Bliskiego Wschodu oraz za powstanie terrorystycznego tworu państwa islamskiego, wobec czego nie mamy żadnego obowiązku przyjmować tych ludzi do naszego kraju. Z ubolewaniem jednak przyznajemy rację wszystkim tym, którzy mówią, że współodpowiedzialni paryskiej tragedii są politycy, którzy bezpośrednio odpowiadają za inwazję na Irak, destabilizację Syrii, praktyczny demontaż państwa w Libii, które to dokonały się pod przewodnictwem USA oraz Izraela. Niestety w przypadku polskiej klasy politycznej odpowiedzialni są wszyscy, od prawicy po lewicę. Jednocześnie mamy nadzieję, że nowy rząd pod przewodnictwem szanownej pani premier skoryguje polską politykę względem integracji europejskiej oraz bliskowschodniej polityki państw członkowskich NATO. Polski nie stać na to, by ponosiła odpowiedzialność za interesy wielkich mocarstw. Zasada porządku miłowania Ordo Caritatis świętego Tomasza Zakwinu nakazuje nam, Polakom, obowiązek zadbania wpierw o własnych rodaków. Wciąż kilka tysięcy członków naszego narodu, znajdujących się w byłych republikach ZSRR, czeka na powrót do Polski. Apelujemy, by pieniądze przeznaczone na przyjęcie imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki przeznaczyć na wprowadzenie repatriantów. Asertywna i konsekwentna postawa premiera Węgier Viktora Orbana wskazuje jasno, że można przeciwstawić się tej nierozsądnej polityce migracyjnej Unii Europejskiej realizowanej przez Komisję Europejską. Wpierw zadbajmy o Polaków. Potem pomagajmy innym, tworząc im godne warunki do życia w ich własnych państwach, a nie kosztem naszej ojczyzny. Dzisiaj płacze Francja, nie pozwólmy, by jutro płakała Polska. Mądry Polak przed szkodą. Z wyrazami szacunku, Młodzież Wszechpolska, Małopolscy Patrioci i Trzecia Droga, uczestnicy protestu przeciwko przyjmowaniu imigrantów, obywatele.